Cześć wszystkim. Policzyłem sobie ostatnio, że 8 z 9 samochodów, które dla Was testowałem, były albo hybrydami, albo pluginami, albo samochodami elektrycznymi. Nie będzie chyba wielkim zaskoczeniem, że dzisiaj mam dla Was kolejny samochód elektryczny, czyli Mazdę MX-30. Ale zanim będziemy mogli sobie pogadać i gdzieś dalej pojechać, musimy się naładować, bo skończył mi się prąd. Także ładuję. Na początek zobaczcie, mam 19% baterii, ale tylko 31 km zasięgu, także za bardzo byśmy sobie nie pojeździli. Musimy się podładować i gdyby ktoś pytał, jak się to robi, no to robi się to tak. Miejsce do ładowania znajduje się tutaj, gdzie standardowo w samochodzie znajduje się wlew paliwa. To nie jest oczywiste, bo w bardzo różnych miejscach potrafi się to znaleźć. Potrzebujemy złącze szybkie, czyli to. Trochę nie umiem robić lewą ręką, ale się chyba udało. I co realnie zostało? Zapaliła się zielona lampka, także samochód się ładuje. Co pokazuje samochód? Niski poziom napięcia, no tyle to ja wiem. Ale 50 minut od 19%. No to co? Sprawdzimy. Jest godzina 9:52. Czekamy. No dobra, 50 minut minęło. Sprawdźmy, co się dzieje. Czy samochód jest naładowany? No trochę nie bardzo. Jeszcze 25 minut, mamy 71% i 116 km zasięgu. No to czekamy dalej. No dobra, mamy 80%. Tyle, że zostało jeszcze 20 minut, a ładujemy już godzinę. Także troszkę się to nie zgodziło, no ale co zrobić? Ładujemy się już 1,5 godziny i mamy 91%, 148 km zasięgu. Jak dla mnie póki co styknie. Skoro film zacząłem od ładowania, to może pozostańmy na razie przy tym temacie, bo jest to na pewno aspekt, który będzie bardzo często poruszany podczas rozważania zakupu tego samochodu, czy w ogóle podczas rozmów na temat tego auta, dlatego że ten samochód ma zasięg 200 km. Tak jest podane zgodnie z normą WLTP. Mi się to na razie nie zgadza, dlatego że według moich wyliczeń ten zasięg jest nawet trochę mniejszy, powiedzmy około 180 km. Tylko teraz główne pytanie, czy ten zasięg, ja sam cały czas mówiłem do momentu, kiedy nie odebrałem tego samochodu, bo jeździłem na przykład Koną, czy jakimiś innymi elektrykami, miałem 300, 350, 400, czy nawet 450 km zasięgu i cały czas mówiłem, że to jest bardzo ok, tak powinno być. Z prostego względu, pojedziecie takim samochodem w zasadzie praktycznie wszędzie, czy chcecie jechać jakąś dalszą podróż, no zasięg jest super, no i musicie go dużo rzadziej ładować. Tylko trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą. Większa bateria jest po pierwsze droższa, po drugie dużo cięższa. I teraz tak, to jest samochód. Jakbym miał go na początek podsumować jednym zdaniem, to jest samochód, który kompletnie niczego nie udaje. To nie jest samochód, który jest pierwszym samochodem dla rodziny. On jest za mały, jest za ciasny. Zobaczcie, jak tutaj z tyłu wygląda miejsce. Tam naprawdę jest go bardzo mało. Zasięg jest niewielki i ogólnie ten samochód, ja mam takie wrażenie, Mazda nie udaje, że to jest jeden samochód do domu, tylko to już jest drugi samochód albo trzeci. Skupmy się, niech to będzie ten drugi samochód. I teraz tak. Skoro ja i tak jeżdżę codziennie do roboty 20, 30, 50 km, nie ma znaczenia, to i tak się codziennie naładuję, czy co dwa dni, to też nie ma żadnego znaczenia, bo ja muszę mieć dom, żeby kupić ten samochód, albo możliwość codziennego ładowania. Skoro ja mam taką możliwość, to czy ten zasięg to jest 200 czy 400, to naprawdę nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. To zdecydowanie nie jest samochód dla mnie, bo ja tego domu nie mam, więc ja kupić go nie mógłbym, bo byłoby to kompletnie bez sensu. Ale skoro ja miałbym dom
i miałbym pierwszy samochód, to i tak nad to morze, czy Chorwację, czy gdziekolwiek, i tak pojadę tym samochodem, nazwijmy go pierwszym, a tym samochodem będę mógł jeździć codziennie, załatwiać sprawy i tak dalej, czy będzie mogła jeździć żona, czy po prostu jeździć do pracy, a w razie czego pierwszy samochód mam. I teraz wychodząc z tego założenia, można dojść do wniosku, że ten mniejszy zasięg może stać się plusem, dlatego że przez to, że bateria jest dużo lżejsza, dużo tańsza, samochód kosztuje no dużo jak to każdy elektryk, ale pytanie, czy za tej jakości samochód, te 140 tysięcy bazowo, to pytanie, czy to jest naprawdę tak dużo. Ale do tego jeszcze przejdziemy później. Skupiając się na razie na aspektach jezdnych. Dużo lżejsza bateria, samochód ważący około 1600 kg. I teraz klucz programu dla mnie. To jest auto, które i wygląda na normalny samochód, normalny w cudzysłowie, chodzi mi o to, że jak patrzycie na niego z daleka, to nie widzicie, że to jedzie coś dziwnego. To jest normalne auto, a przede wszystkim MX-30 zachowała duszę Mazdy. To jest prawdziwa Mazda, czyli ten samochód się kapitalnie prowadzi, świetnie resoruje. Ja uwielbiam tę charakterystykę prowadzenia, sztywność nadwozia, która daje i super efekty, jeśli chodzi o prowadzenie się samochodu, a jednocześnie komfort cały czas jest zachowany. To jest aspekt, który jest bardzo ważny dla mnie przy wybieraniu samochodu i dlaczego tutaj Mazda jest jakby jednym z liderów. To jest właśnie to. I to jest samochód, on ma nawet napisane po boku 100% elektryczny, 100% Mazda. I to jest prawda. To nie jest tylko hasło reklamowe. To jest prawda. Materiały tutaj, no po prostu wow. Mięciutkie, naprawdę. W ogóle jak tylko je dotkniecie, macie od razu poczucie obcowania z czymś, nie boję się użyć tego słowa, wyjątkowym. Mazda bardzo często mówi o sobie, że idzie w stronę premium. Można się z tego śmiać, ja już tego też nie słucham, bo marki premium są markami premium, ale tu naprawdę nie ma się czego wstydzić. MX-30 zdecydowanie należy do samochodów wykonanych rewelacyjnie. I mówię o tym po to, żeby podkreślić, że to jest normalny samochód, nie musicie się bać, że jak elektryk, to pewnie będzie to jakiś dziwoląg. Nie, normalny samochód, wykonany kapitalnie i cały czas zachowujący charakter Mazdy, ten charakter, za który uwielbiają ją klienci i którzy wybierają po raz kolejny japońską markę. To MX-30 cały czas to DNA marki w sobie ma. Wychodząc też z założenia, że nikt nie pochwali Cię tak, jak możesz zrobić to sam, zapytajmy przedstawiciela Mazdy, dlaczego rozważając zakup samochodu elektrycznego, powinienem odwiedzić salon właśnie tej japońskiej marki. Dzień dobry. Powinienem powiedzieć, że wybierając samochód elektryczny należy wybrać Mazdę MX-30 ze względu na bogate wyposażenie, które oferuje w standardzie. Powinienem podkreślić też jakość użytych materiałów i całą konstrukcję samochodu. Nie powinienem zapomnieć o 5 gwiazdkach, które Mazda MX-30 zdobyła w testach Euro NCAP. To wszystko jest bardzo ważne. Na te elementy Mazda kładzie bardzo duży nacisk i o nich nie zapomina. Ale nie zapomnieliśmy też, projektując Mazdę MX-30, o filozofii spójnej dla wszystkich naszych modeli, filozofii Jibaitai, czyli przyjemności prowadzenia. Tego nie da się pokazać, tego nie da się powiedzieć. To trzeba poczuć. Zapraszamy na jazdę próbną. Mazda Wołtowicz. Marek Bylinka, pozdrawiam. Nie jest to oczywiście samochód bez wad, bo na pewno dla części klientów ten zasięg, czyli niecałe 200 km, może być wadą. Może być też wadą niewielki rozmiar tego auta, ale to tak jak mówię, to jest wada albo zaleta, zależy jak na to spojrzycie. Może też być wadą dla kogoś dynamika tego samochodu, bo jeśli spodziewacie się, że każdy elektryk jest mega szybkim, dynamicznym samochodem, to nie jest MX-30. To nie jest samochód, który będzie śmigał i latał wszędzie. Ale zobaczcie, co ja mogę teraz zrobić. Akurat nie ma korka, bo fajnie pokazać taką zaletę przy coś takiego po prostu, czyli zaletę elektryków. Jadąc w korku, w rannym ruchu, kiedy tu po lewo by wszystko stało, jadę sobie bus pasem. Jest to trochę dziwne uczucie, robi to na legalu, ale mogę, więc korzystam. To oczywiście jadę teraz po to, żeby Wam to pokazać, że tu rano codziennie stoi korek, mega duży korek. Mając elektryka, jedziecie sobie tędy, legalnie, więc kapitalna sprawa. Ja się zawsze cieszę, mając elektryki, że dojadę sobie na przykład gdzieś do roboty, czy gdzie będę jechał, bez korka.
Druga rzecz to oczywiście parkowanie w centrum, w strefie płatnego parkowania, też za darmo. Także to taki drugi duży plus. Ale zacząłem troszkę mówić o wadach, więc jeszcze skończę. Ta moc tutaj 140 parę koni, to nie jest dużo i niecałe 10 sekund do setki. To też nie jest wartość jakaś rewelacyjna. Przy czym oczywiście jak to odniosę na przykład do kony, którą miałem, którą jeździłem i tam byłem zachwycony dynamiką, to będzie słabo, ale biorąc pod uwagę, że to jest samochód naprawdę, tak jak już powiedziałem parę razy, typowo do miasta, do jeżdżenia do pracy, do załatwiania spraw na co dzień, to taka dynamika, która tutaj jest, moim zdaniem w zupełności wystarczy. Po prostu nie nastawiajcie się, że kupicie elektryka, więc będziecie zrywać przyczepność przy 70 na godzinę. W tym samochodzie nie będziecie. Także po prostu trzeba mieć tego świadomość i to akceptujecie albo nie. Z takich pierdółek, co mi tutaj brakuje, nie bardzo mam gdzie położyć telefon. To taka może tam nie jakoś najbardziej istotna rzecz, ale troszkę mi tego brakuje. I ja jak testuję Mazdy, to jakby ja rozróżniam Mazdy poniżej wersji Hikari i od wersji Hikari, ponieważ od Hikari, czy w Nowej Trójce, czy w CX-30 było to, co ja w tych samochodach kocham, czyli nagłośnienie Bose. I bardzo się zdziwiłem odbierając MX-30, bo jak usłyszałem, że jest Hikari, to super, ale tu nie ma Bose. Także troszkę się zdziwiłem. Bose jest od wyższej wersji, czyli Enzo. No i trochę tego brakuje, bo ja ten dźwięk po prostu kocham i tutaj musicie jakby mieć świadomość. Przy czym ta różnica między Hikari a Enzo jest niewielka, bo to jest bodajże 5000. W Enzo będzie już kamerka 360, będzie ostrzeganie o pojazdach zbliżających się poprzecznie, z przodu, z tyłu i kamera z przodu. Także taka mała zmiana Hikari, a wcale nie jest najwyżej wyposażoną wersją. Także tutaj troszkę zwróćcie uwagę, jeśli zamawiacie MX-30. Kolejna rzecz, o której trzeba powiedzieć, to ten panel. Wiele razy mówiłem, nie cierpię paneli, jeśli zostały przewidziane do obsługi klimatyzacji, czyli na przykład jadąc, zobaczcie, jak tu bardzo trzeba oderwać wzrok, trzeba trafić w panel i tak dalej, wiele razy o tym mówiłem, ale co zrobiła Mazda kapitalnego? Jak ktoś lubi panel, to może sobie dotknąć, a jak ktoś nie lubi, tak jak ja, to ma guzik. I to jest rewelacyjne. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, że jest i jedno, i drugie, że te guziki są zdublowane. Można? Można. I naprawdę mała rzecz cieszy. I taki panel? Już jak najbardziej tak. Z kolei też troszkę z minusów. Mega się zdziwiłem. Nie mam tu dwustrefowej klimatyzacji. Także taka trochę dzisiaj nietypowa rzecz mocno. Szczególnie w samochodzie nowoczesnym i dobrze wyposażonym. No ale nie ma. Jest oczywiście ogrzewanie kierownicy, jest ogrzewanie foteli, także to jest spoko. Ale zobaczcie, jak to jest wykonane. No co ja spojrzę? Taka pierdoła, no światła awaryjne, czy włączanie samochodu. Mega, naprawdę mega. Wyświetlacz, taki już jak w Nowej Trójce, czy w Nowej CX-30, on nie jest dotykowy. Ja jeździłem trójką przez kilka miesięcy prywatnie i dla mnie to jest, no czuję się jak w domu, więc bardzo łatwo się do tego przyzwyczaić. Świetna jakość, coś co nie było oczywiste wcześniej w Mazdach, a wręcz było średnio, to tu jest kapitalnie i kamera, i w ogóle Android Auto, Apple CarPlay. To już działa świetnie i bardzo dobrze wygląda. A wcześniej tak nie było. Zegary, mega czytelne, naprawdę proste. Tutaj nie trzeba zupełnie nic więcej. Na pierwszy rzut oka, tak naprawdę po chwili jak się przyzwyczaicie, widać wszystko. Bardzo proste, takie klasyczne, mimo tego, że nowoczesne. Bardzo mi się podobają. Naprawdę bardzo mi się podobają. Część rzeczy jest wykonana z materiałów z recyklingu. Na przykład tutaj to jest wykonane z butelek PET, ciekawostka. Czy tutaj ten tak zwany korek. Materiały z recyklingu i po wewnętrznej stronie też uchwytu. No wiadomo, to ma być samochód eko, także takie rzeczy akcentują jeszcze bardziej to, czym on tak naprawdę jest i z jaką myślą został stworzony. Gadżety, jednemu będzie się to podobało bardziej lub mniej, to nie jest nic, co decyduje o zakupie auta. No ale taka moda i w takim kierunku samochody coraz bardziej idą. No i cena, zacząłem troszeczkę o tym mówić. Samochód zaczyna się od 142 tysięcy bodajże. Ciężko mi powiedzieć, ile on tak naprawdę kosztuje, jakbyście chcieli go faktycznie zamówić, z jednej prostej przyczyny. Jest końcówka października i na przykład w tej chwili, zamawiając ten samochód, dostajecie od Mazdy takie dofinansowanie, oni sobie to tak nazwali, w wysokości prawie 19 tysięcy złotych. To jest kupa forsy.
Tyle, że to działa tylko do końca października, czyli w zasadzie za kilka dni tego już może nie być, jeśli nie zostanie przedłużone, więc nie będę się odnosił. O ile taniej można kupić MX-30 dzisiaj, skupię się na cenach katalogowych, jak będą jakieś dopłaty, no to super, ale samochód zaczyna się od tych 140 paru, tyle że to jest Kai podstawowa wersja, Hikari to już jest 150 parę tysięcy. To nie jest wcale taka duża dopłata, bo w Hikari macie w zasadzie praktycznie wszystko, nawet jak już sobie weźmiecie Enzo, to jesteście nadal w granicach 160 tysięcy i szczerze, za tak wykonany samochód to jest dobra cena. Oczywiście przy odniesieniu do rywali. A dlaczego dobra? To jest prawdziwa Mazda. To nie jest samochodzik, do którego wrzucono silnik elektryczny i on teraz kosztuje 160 tysięcy, bo jestem elektryczny. Tutaj jest dużo więcej. Tutaj jest prawdziwa Mazda i biorąc pod uwagę, że większość samochodów elektrycznych to są koszty rzędu 140-150 tysięcy i czasami jest to malutki samochodzik miejski, wykonany tak sobie, to w Mazdzie ja wiem, za co miałbym zapłacić. Myślę, że głównym pytaniem jest to, czy zaakceptujecie rozmiar tego samochodu, jego dynamikę i jego zasięg. Bo ja oczywiście powiedziałem trochę pod prąd i powiedziałem też trochę pod prąd samemu sobie sprzed kilku dni, bo jak przeczytałem o tym zasięgu i faktycznie zobaczyłem na początku, że jest jeszcze mniejszy, no to miałem duże wątpliwości. Myślałem, że coś tutaj jest nie tak i że coś zepsuli, co aż mi się nie chciało wierzyć, bo to jednak jedna z moich ulubionych marek. Ale naprawdę po zastanowieniu się, po pojeżdżeniu tym samochodem, ja wiem, że to nie jest samochód dla mnie, bo ja nie mam garażu, nie mam jak się naładować. Ale gdybym ja ten garaż miał, to naprawdę nie interesowałoby mnie, czy ten zasięg to jest 200 czy 400, bo ja i tak bym się ładował codziennie czy co drugi dzień, nie ma to znaczenia, bo co to za problem podpiąć się po prostu do kontaktu, skoro stoję w garażu. A i tak bym tym samochodem, nieważne ile on by miał tego zasięgu, czy te 200 czy 400, ja i tak nie jeździłbym w nim na dalekie dystanse, bo bym się po pierwsze nie zmieścił z rodziną, po drugie bałbym się, że się gdzieś nie naładuje, a po trzecie, powiedzcie, kiedy ostatnio widzieliście samochód z prędkościomierzem wyskalowanym do 160 na godzinę? To chyba jak chodziłem jako siedmiolatek i się zaglądało się do samochodów przez okno i kto znalazł szybszy, to chyba wtedy. Chociaż już też chyba 180 było. No to tu jest 160, a jedzie 140. Przynajmniej oficjalnie. Trochę mało, ale znowu, do miasta po co ci więcej? Kompletnie niepotrzebne. Na trasę i tak nim nie będę jeździł na trasę, na wakacje, bo gdybym go miał, to i tak bym miał inny jeszcze samochód. Także to wszystko jest do przemyślenia i jak się nad tym zastanowić, to tutaj minusy mogą się stać plusami, bo tak jak powiedziałem wcześniej, lżejsza bateria, tańszy samochód, bo tańsza bateria, szybsze ładowanie i prowadzenie kapitalne, mniejsza waga, więc nie zepsuli. Tak miało być. To jest marka, która idzie swoją drogą, która nadal nie ma silniczków 1.0 z 5 turbinami i to samo zrobili z MX-em. Poszli swoją drogą. Pytanie, czy to jest też wasza droga? Gdybym ja miał kupić samochód elektryczny dzisiaj, to by był mój pierwszy wybór na ten moment. Zdecydowanie. Mocno subiektywnie, bo ja uwielbiam Mazdę, ale gdybym miał spełnione warunki posiadania samochodu elektrycznego, to mimo pewnych wad tego auta, ja bym na dzień dzisiejszy kupił MX-a. To jest mega dobry samochód. Naprawdę kawał dobrej roboty. Najlepszy elektryk, jakim jeździłem, biorąc pod uwagę całość. Nie obraziłbym się, gdyby tu było 50 koni więcej, to zdecydowanie. Ale nie ma, więc biorąc to, co jest, jest wow. No i cichy, to jest w końcu cichy elektryk. On ma taki dziwny dźwięk przy przyspieszaniu, dogrywany dźwięk silnika spalinowego. Jedni to polubią, drudzy nie, mnie to zupełnie nie przeszkadza, już mi się to w ogóle nie rzuca w uszy. Ale to jest naprawdę cichy elektryk. Ja odbierając pierwszy samochód elektryczny byłem przekonany, że te samochody są mega ciche podczas jazdy, a wcale tak nie jest. Jeden jest głośniejszy, drugi jest trochę cichszy. To jest zdecydowanie bardzo cichy samochód elektryczny. Może gdzieś tam przy tych 120-130 robi się głośniej,
ale tym samochodem się i tak szybciej nie jeździ. A w tych niższych prędkościach tu jest naprawdę totalna cisza. Kolejna wielka zaleta dla mnie. No dobra, jak obejrzałeś ten film do końca, to taka prośba, bo jestem cały czas mega ciekawy, kto te filmy moje ogląda, jest takim hardkorowcem, że ogląda od początku do końca. Jak tak zrobiłeś, wpisz w komentarzu Automotovlog, jedno słowo, będę wiedział, że jesteś tym hardkorowcem i obejrzałeś cały. I to też będzie dla mnie bardzo cenna informacja. Także jeśli możecie poświęcić te 5 sekund, to bardzo mi na tym zależy i wszystkim dzięki. I dzięki też za dzisiaj. Ciekawy jestem, jak Wam się podoba MX, czy to już jest samochód, który byłby Was w stanie przekonać do siebie jako auto elektryczne? Czy jednak ten zasięg to jest coś, co stanęłoby na przeszkodzie i powiecie nie? Mega jestem ciekawy Waszych opinii. Na koniec też ogromne podziękowanie dla warszawskiego salonu Mazda Bołtowicz za użyczenie samochodu, za umożliwienie testu. Jeśli zastanawiacie się nad Mazdą, to ja polecam to miejsce. Warszawa Ursynów. Odwiedźcie i dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.